Nie byłem pewien, czy było mi po prostu zimno, czy po moich plecach przeszedł dreszcz. To znaczy, wiesz, swoje w życiu przeżyłem, ale to było coś, co wykraczało poza moje doświadczenia. Wyobraź sobie, siedzisz sam w domu. Jest noc, nie palą się żadne światła, a ty słyszysz pogwizdywanie. I nie jest to zwykłe pogwizdywanie. Była to melodia, którą słyszałem ponad rok temu od matki dziecka, które przypadkowo zastrzeliłem. Szanse na to, że to ta sama kobieta, były żadne, przynajmniej ja tak uważałem. Minął ponad rok od tamtych wydarzeń, więc byłem pewien, że kobieta albo całkiem sfiksowała, albo zginęła. Mimo wszystko to pogwizdywanie bardzo mnie martwiło. „Kto tam jest?” krzyknąłem. „Pokaż się albo spierdalaj, bo zacznę strzelać”. Żadnej odpowiedzi, ale przynajmniej gwizdanie ustało. Nastawiłem ucha. Usłyszałem coś innego. Kroki. Ktoś szedł po śniegu. Na początku kroki były wolne, potem nagle przyspieszyły, aby po chwili znowu zwolnić. Nie była to osoba, która chodziła wokół domu. Ten ktoś tańczył. Nie byłem pewien, co robić, czy wyjść i sprawdzić, kto powoduje ten hałas, czy zostać w środku. Wiedziałem natomiast jedno. Musiałem zadzwonić po wsparcie. Próbowałem złapać kontakt z Waldo, moim najlepszym kumplem z jednostki, ale na początku nie odpowiadał. Dziwne, przecież kilkanaście minut wcześniej z nim rozmawiałem. Zacząłem ustawiać urządzenie na inną częstotliwość i w końcu nawiązałem kontakt. Powiedziałem mu, żeby przybył czym prędzej. Miałem totalny natłok myśli. Najpoważniejszy problem było to, że siedziałem w kompletnej ciemności. Wtedy przypomniałem sobie, że miałem flary oświetlające na górze. Pobiegłem po nie tak szybko, jakby zależało od tego moje życie, i wyciągnąłem flary z pudełka. Po raz pierwszy od dłuższej chwili na mojej twarzy pojawił się uśmiech. 4 flary w pudełku i 1 w pistolecie dawało razem 5 flar. Powinno wystarczyć. Aby nie tracić czasu, podszedłem do okna na górze, chcąc wystrzelić flarę. Zorientowałem się również, że odgłosy kroków i tańca ucichły. Mimo to chciałem oświetlić trochę swoje otoczenie. Dom był dość odizolowany. Wokół nie było żadnych innych budynków, nie licząc składziku na narzędzia jakieś 20 metrów obok. Wycelowałem w stronę drogi prowadzącej do domu i wystrzeliłem. Flara natychmiast oświetliła otoczenie. Była czerwona. Mimo to widoczność nie pozostawiała nic do życzenia. Nikogo nie dostrzegłem, jednak zauważyłem odciski stóp na śniegu. Były wszędzie. Dookoła domu, na drodze, no wszędzie. Zobaczyłem nawet ślady przed oknem, przy którym siedziałem. Cholera, wygląda na to, że ktokolwiek tu chodził, stał przede mną, a ja go nie widziałem. Wtedy dostrzegłem ślady prowadzące do składziku. Podążyłem za nimi wzrokiem, a ona tam stała. Miała na sobie żółtą sukienkę, w większości zabrudzoną krwią. Bez wątpienia to była ta sama kobieta, której dziecko zastrzeliłem ponad rok wcześniej. Stała na dachu składziku, po prostu na mnie patrząc. Po prostu się patrzyła. Nic więcej. „Czego kurwa chcesz?” wykrzyczałem przez okno. Nie odpowiedziała. Nie ruszyła się, po prostu stała, patrząc się wprost na mnie. Zauważyłem, że flara niemal się wypaliła. Jednak zanim to się stało, kobieta zleciała z dachu składzika. Nie skoczyła. Jestem tego pewien, po prostu jakby zleciała w ciemność, gdyż w tym samym momencie flara zgasła. Pogwizdywanie rozpoczęło się znowu. Byłem totalnie zamurowany. Wiesz, za każdym razem, kiedy opowiadam komuś tę historię, staram się podkreślić absurdalność całej sytuacji. Pomyśl, jesteś sam w ciemnym budynku, a twój najbardziej irracjonalny i nielogiczny strach przed odnalezieniem cię przez matkę twojej najmłodszej ofiary spełnia się. W dodatku matka wydaje się być bardziej szalona niż wcześniej. Chwyciłem za walkie-talkie i krzyknąłem: „Waldo, gdzie ty kurwa jesteś, co?” „Idę, stary, idę. Boże, wszystko w porządku?” usłyszałem. „Wszystko jest kurwa nie w porządku, ruszaj dupsko!” Musiałem zacząć myśleć logicznie. Na pewno dało się wyjaśnić tę dziwną sytuację. Powiedzmy, że było to ta sama kobieta, pomyślałem. Powiedzmy, że mnie znalazła. Co niby może zrobić? No w sumie nic. Ale co jeśli przeprowadziła za sobą jakichś innych ludzi? Miałem nadzieję, że Waldo naprawdę się pośpieszy. Szedłem na dół, biorąc pozostałe flary ze sobą. Podszedłem do okna, ustawiłem karabin i przygotowywałem się do podobnego rozświetlenia otoczenia. Wycelowałem w górę i wystrzeliłem. Mogę teraz szczerze powiedzieć, że był to jeden z najgłupszych pomysłów, jaki mógł mi wtedy przyjść do głowy. Gdy tylko flara rozświetliła okolice swym czerwonym światłem, zobaczyłem coś okropniejszego niż wszystkie widoki z wojny razem wzięte. Zobaczyłem kobietę trzymającą dziecko. Stała jakieś 10 metrów od domu. Trzymała dzieciaka, który bardzo przypominał moją najmłodszą ofiarę. Flara upadła metr przed nią, nadając jej sukience jeszcze bardziej krwistego koloru. Jakby nasiąknięty krwią materiał nie był zbyt przerażający. Nawet nie drgnęła. Zrobiła coś gorszego. Zaczęła śpiewać dziecku kołysankę. Nie wiedziałem, co mam zrobić, jednak wiedziałem jedno. To nie miało prawa być to samo dziecko. Tamto było martwe. Dostało kulę w głowę do jasnej cholery. Flara zgasła. Podniosłem walkie-talkie, próbując odezwać się do Waldo i zapytać się, gdzie on się kurwa podziewa. Brak odpowiedzi. Świetnie. 3 flary w zapasie. Przygotowałem karabin. Trudno. Jeżeli kobieta chce zginąć, nie będę jej w tym przeszkadzał. Wystrzeliłem 3. flarę, ale z nerwów musiałem źle wycelować. Trafiła we framugę okna i odbiła się, upadając przede mną. Złapałem ją w rękę i rzuciłem w stronę kobiety. Ciągle stała w miejscu. Tym razem jednak trzymała dziecko jedną ręką. Nachyliła się i wolną dłonią podniosła flarę, oświetlając wszystko wokół niej. Upuściłem karabin. Stała za nią grupa ludzi. Byłem pewien, że to muzułmański oddział gotowy na zemstę. Jednak po chwili zacząłem ich rozpoznawać. To byli ludzie, których z zimną krwią zastrzeliliśmy w tamtej wiosce ponad rok temu. Widziałem ich twarze, oświetlone tą cholerną czerwoną flarą. Wszyscy byli zakrwawieni, niektórzy mieli widoczne rany, inni nie. Jednak nie miałem wątpliwości. Byli to ci sami ludzie, których kazałem zastrzelić, martwiąc się o bezpieczeństwo oddziału. Podniosłem karabin i wystrzeliłem w jednego z nich. Flara zgasła, ale i tak oddałem strzał. Chwyciłem radio i zacząłem się wydzierać. Nie usłyszałem jednak żadnej odpowiedzi. Byłem tylko ja i grupa ludzi, których zabiliśmy dawno temu. Byłem zdany na siebie. W takich sytuacjach nie ma czasu na logiczne myślenie. To znaczy, nie jestem zbyt wierzącym człowiekiem i nie wierzę w żadne duchy, zjawy, zombie czy inne historie. Ale nie potrafiłem znaleźć wyjaśnienia tej sytuacji. Ludzie, którzy dawno powinni leżeć w ziemi, stali przede mną. Postanowiłem, że spróbuję ich zabić. Po raz drugi. 2 flary. Trudno. Wystrzeliłem 4. Wszyscy wciąż tam stali. Kobieta chodziła w lewo i w prawo przed armią umarlaków. Jej kołysanka robiła się coraz głośniejsza. W pewnym momencie już niemal wykrzykiwała słowa, chodząc wciąż przed ożywionymi. Nigdy nie zapomnę słów tej kołysanki. W pewnym straszliwym momencie postanowiłem zakończyć ten absurd jedynym znanym mi sposobem. Przemocą. Wycelowałem w mężczyznę stojącego na brzegu. Był starszy, niewysoki, w dodatku brakowało mu części głowy. Musiał chyba oberwać z shotguna tamtej nocy ponad rok temu. Pociągnąłem za spust. Dostał prosto w klatkę piersiową w okolicy serca. Upadł martwy, nie wydawał żadnych dźwięków. Kobieta przestała śpiewać, zatrzymała się i spojrzała na mnie zszokowana. Jej usta były otwarte bardzo szeroko. Zaczęła wydawać z siebie dziwny odgłos. Nie był to krzyk, tylko taki niski, bardzo niski, ciągły dźwięk. Nacisnąłem spust po raz kolejny. I kolejne. Za każdym razem, gdy trafiałem któregoś z nich, dźwięk wydawany przez kobietę był wyższy i głośniejszy. W pewnym momencie tylko trójka jeszcze stała. Ona, jej dziecko i jakiś facet na lewo od niej. wydawała z siebie odgłosy zadźganej osoby. Coś takiego na zawsze pozostaje w głowie. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś, jakie dźwięki wydaje umierająca osoba, zawsze potem je rozpoznasz. Wycelowałem. Padł kolejny strzał. Mężczyzna po lewej upadł. Zostaliśmy tylko ja i ona, i jej dziecko. Jej jazgot był nie do wytrzymania. Wwiercał się przez uszy do mózgu i tak jakby szarpał moją i tak już silnie skołataną duszę. Jednak nijak nie mogłem zmusić się, by do niej strzelić. Nie wiem, o co chodziło. Być może to poczucie winy, które wciąż w sobie miałem, które pozostanie we mnie do końca życia. Flara zgasła. Radio. Gdzie do cholery był Waldo? Żadnej odpowiedzi, przynajmniej krzyk się skończył. Lecz po chwili zdałem sobie sprawę, że cisza była chyba jeszcze gorsza. Stałem w lodowatych ciemnościach, starając się przebić wzrokiem mrok przede mną. Usłyszałem zbliżające się kroki. Kurwa, odpalam ostatnią flarę. Wycelowałem pistolet w niebo. Wymamrotałem pospiesznie modlitwę i wystrzeliłem. Światło flary ujawniło mym oczom najstraszliwszy horror, jaki dany mi było widzieć. Dziecko, które rok temu omyłkowo zastrzeliłem, stało przed moim oknem. Upadłem do tyłu śmiertelnie przerażony. Krew wypływała z jego oka, ale nie wyglądało na to, że sprawiało mu to ból. Po prostu stało przed moim oknem, uśmiechając się. Podczas gdy próbowałem pozbierać się z nagłego ataku paniki, dostrzegłem flarę upadającą za dzieckiem. Musiała wpaść głęboko w śnieg, ponieważ natychmiast zgasła. Ciemność okryła wszystko i nie byłem pewien, czy czułem się bezpieczniej. Poderwany nagłym impulsem jakiegoś pierwotnego odruchu, chwyciłem kałach w ręce i otworzyłem ogień. Już pierwsze strzały na tyle oświetliły przestrzeń przede mną, iż dostrzegłem, że martwe dziecko zniknęło sprzed mojego okna. Mimo wszystko nie przestawałem naciskać na spust, aż skończył się magazynek. Miałem nadzieję, że moje kule trafiły nieumarły cel. Stałem przed szybą, oddychając ciężko i starając się nasłuchiwać. Nie było słychać nic. Całkowita cisza. Wystrzeliłem wszystkie flary. Brak oświetlenia. Postanowiłem poczekać do wschodu słońca, żeby ogarnąć otoczenie. Może w tym czasie ten chuj Waldo raczy się pokazać. Następne 2 godziny były najdłuższymi w moim życiu. Byłem skrajnie przerażony, starałem się wyłapać jakikolwiek dźwięk, ale nic nie słyszałem. Cokolwiek to było, czymkolwiek oni byli, już zniknęli. Ewentualnie zabiłem ich po raz kolejny. Ciemność nocy zaczęła powoli ustępować szarudze poranka. Słońce powoli wstawało na nieboskłonie. Wyszedłem na zewnątrz, aby przyjrzeć się wszystkiemu. Szukałem ciał nieumarłych, do których strzelałem kilka godzin wcześniej, ale nic nie znalazłem. Wyczerpany zarówno psychicznie, jak i fizycznie upadłem na kolana. Próbowałem wmówić sobie, że po prostu się upiłem, że to był tylko sen, halucynacje z przemęczenia. Było to jednak niesamowicie trudne, ponieważ na śniegu były odciśnięte ślady stóp. Nawet te przed moim oknem. Miałem już zamiar opuścić wioskę i jak najszybciej dostać się do swoich, gdy dojrzałem czerwone plamy na śniegu. Zaraz za składzikiem na narzędzia. Podszedłem bliżej. Bez wątpienia krew. Poczułem ulgę przemieszaną ze strachem. Ulgę, ponieważ wiedziałem, że nie zwariowałem. Naprawdę ktoś nawiedził mnie wczoraj w nocy. Strach? Cóż, z tego samego powodu. Idąc w stronę składziku, spostrzegłem ślady, każące stwierdzić, że coś było tam zaciągnięte lub jakby ktoś został postrzelony i czołgał się w tamtą stronę. Spojrzałem za budkę i pękło mi serce. Waldo. Kurwa, zastrzeliłem kumpla. Próbowałem wszystkich sposobów reanimacji. Nie muszę chyba dodawać, że żaden nie działał. Nie żył od dłuższego czasu. Dostał przynajmniej 6 kulek. Byłem zły na siebie. Wściekły na niego. Jak mógł przyjść pod dom bez ostrzeżenia, nie odpowiadając przez radio? Próbowałem to sobie wytłumaczyć. Zdjąć z siebie poczucie winy, jednak ostatecznie i tak przyjąłem je na siebie. Waldo był martwy z mojego powodu. Nie rozumiałem jednak jednej rzeczy. Nie miał przy sobie radia. Wyjąłem swoje z kieszeni i powiedziałem halo, aby sprawdzić, czy usłyszę je może gdzieś niedaleko. Być może mój martwy przyjaciel upuścił, jak został przeze mnie postrzelony. Cisza. Zmieniłem częstotliwość. Halo, szefie? Głos wydobywający się z walkie-talkie był jak kubeł zimnej wody i przywrócił mi normalne rozumowanie. Halo? Kto tam? Kto tam kurwa jest? Wydarłem się. Sasza, szefie. Z twojego oddziału. Co ty kurwa robisz z radiem przy sobie? Dlaczego Waldo wczoraj go nie miał? Krzyknąłem gniewnie. Przepraszam, szefie. Miałem je przy sobie całą noc. Na mnie wypadła tura. Jak to kurwa całą noc? Koło północy rozmawiałem z Waldo. Kazałem mu przyjść. Przykro mi, szefie. Ani razu nie wyjął go z kieszeni. Waldo był zmęczony i poszedł wcześniej spać. Dlatego ja miałem wartę. Jeżeli bierzesz mnie pod chuj, to przysięgam, że się kurw... Szefie, za dużo Jacka wczoraj wypiłeś, czy co? Przerwał mi. Waldo nie żyje. Powiedziałem spokojnie. Co? Sasza ryknął. Nie żyje. Zastrzeliłem go. Słyszałem, jak ktoś kręci się wokół budynku i wystrzeliłem. Nie ostrzegł mnie. Boże, już jesteśmy w drodze. Trzymaj się. Wyczerpany, załamany, wściekły i smutny upadłem na kolana przy zimnych zwłokach przyjaciela. Przystawiłem radio do piersi i zacząłem płakać. Wtedy usłyszałem dźwięk wydobywający się z walkie-talkie. Znów zacząłem przestawiać częstotliwość. Ciągły dźwięk, nieprzerwanie. Po chwili dźwięk zmienił się w pogwizdywanie. Jeśli materiał ci się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki i subskrypcji. Wszystkie przydatne linki związane z moim kanałem znajdziesz w opisie. Dziękuję za poświęcony mi czas. Zapraszam cię też do innych produkcji na tym kanale. Do usłyszenia, miłego dnia.